tu leżysz, som jeden, jak paluszek goły. Śpiewajcie, śmigajcie szło. Jakieś słodkie małmazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. Śpiewajcie, śmigajcie szło małemu. Jaskowicka kolęda, kolęda rozlega się wszędzie. Polski papież tam w niebie radować się będzie. Śpiewajcie, śpiewajcie szmów małemu. Dokąd zmierzacie, zacni wędrowcy? Ujrzeliśmy gwiazdę na wschodzie, która nas tu przyprowadziła. Co jednak znajdziemy? Moje obliczenia wskazują, że zjawi się nowa istota niebieska, nowa gwiazda. Wskazały nawet dokładny czas i miejsce. Postanowiłem wyruszyć na spotkanie tego, o czym mówią. Nie wiedziałeś, co to? Wiedziałem tylko, że narodziny nowej gwiazdy mają zawsze swój odpowiednik na Ziemi. Świat zrodzi cud ponad ludzkie rozumienie. Ta gwiazda, bracie Baltazarze, to doprawdy zapowiedź cudu. Boski Zaratustra rzecze, następny prorok ukaże się w obcej ziemi, a prawda, jaką objawi, będzie z początku tylko dla jego ludu. Ale prawda jest tylko jedna. Jeden jest Bóg, wszystko inne jest marnością lub do niego przynależy. Lud Izraela wie o tym. Wielu mędrców trafiło do niego, a ich pisma potwierdzają moje kalkulacje. Narodzi się król. Król? Król, który uwolni nas od zła tego świata. Gdzie przyjdzie na świat? Święte pisma mówią o judejskim mieście Betlejem Efrata. Betlejem? A ty, Betlejem, najlichszy jesteś. Nie, nie, jak to szło? A ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła spośród wszelkich miast. A bowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Udajcie się więc tam i starannie wyptujcie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść oddać mu pokłon. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Yeah.
Nie lękajcie się. Gdzie jest dziecię? Przybyliśmy z daleka, by je przywitać. Oto król Izraela, który zgładzi grzechy świata. Nie wiedzieliśmy, gdzie go znajdziemy. Gdy trafiliśmy do stajni, sądziłem, że zabłądziliśmy. Ale teraz widzę w tym słuszność. Nie chwalę, lecz w pokorze. Przyjmij te skromne dowody naszej czci. Kadzidło, by nawodnić komnaty potęgi. Złoto, by po królewsku rządzić. Mirę, najcenniejsze i najbardziej gorzkie spachnile wschodu. Wysłuchajcie mej przestrogi. Uchodźcie stąd jak najprędzej. Herod nas śledził, pragnąc dotrzeć do was. Wie o narodzinach. Szuka chłopca, by go zgładzić. Idźcie do Egiptu. Nie na długo. Dni Heroda są policzone. Wędrowcy znów przeszli granicę? Tak, panie. Ale dziecko zostało. Zabić wszystkich chłopców do wieku jednego roku. Nie, do dwóch lat. Lepsza śmierć niewiniątek niż przełoczenie winnego. Winnego? Ależ to niemowlę. Już władzie był winny. Gwiazdy mówią o jego winie. Zrzucę tę gwiazdę i zgaszę krwią. To mój kraj. Nie będę go dzielił z jakimś tam królem. Tu nie ma miejsca dla dwóch króli. Słuchajcie, dziecię w szopie się narodziło. Jak mówiły pisma, to Zbawiciel, Mesjasz, Pan. I co teraz będzie ze mną? Nie dałem schronienia potrzebującym. Bracia, pobierzmy do szopy, oddajmy mu pokłon. Może Chrystus nam przebaczy. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, Panie, wigają góry, pytają.
Niestety, już finał. Czas tak szybko biegnie, a teraz poważnie. By wszystkim rodzicom kochać było dane, aby wszystkie dzieci czuły się kochane. By zażegnać wszystko to, co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie uśmiechem witali się co dzień. Strudzonym nie brakło już miejsca w gospodzie, aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a każdy bezdomny miał skrawek dachu, aby każdy głodny siadł do pełnej miski, a w drzwi samotnego zastukał ktoś bliski. Już finał, a jakie przesłanie? Jeden wielki Polak, mądry kto go słucha, by odnowić ziemię, wezwał kiedyś ducha, a my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie i odnowę ziemi zacznijmy od siebie. Thank you.